Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy rybną zupę z karpia. Idealną na Wigilię, a także na co dzień. Prosty przepis u mnie z ziemniakami, ale czasami robię ją również z lanymi kluskami. To już jak wolicie. Jest pyszna. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Do tego przepisu potrzebuję karpia, u mnie jeden spory karp. Możecie też kupić filety z karpia, ale ja wolę kupić całości. Głowę już odcięłam. Teraz sobie wytnę fileciki i zostawię je później już do zupy, a środek, czyli grzbiet i ogon, wrzucę do garnka i będę gotować razem z głowami. Głowy zostawiłam sobie również z innych karpi, które już kupiłam na święta i pokroiłam w dzwonki. Głowy właśnie wykorzystam do zupy. Jeśli to przygotowujecie to wcześniej, można spokojnie zamrozić i wyjąć przed gotowaniem zupy. Wycinam wszystkie drobne kawałeczki, które jeszcze mogę wyciąć bez ości. Później dorzucę razem z filetami do zupy. I z drugiej strony robię tak samo. Cały środek z karpia zostawiam i wrzucam już do garnka. Dorzucam również 3-4 głowy, ile macie. Jak macie mniej, no to mniej. I zalewam zimną wodą, tak żeby przykryło, około 2,5 litra. Dodaję około 1 łyżeczkę soli i stawiam na gaz. Dodaję jeszcze 3 liście laurowe i około 4 kulek ziela angielskiego. Oraz trochę świeżo mielonego pieprzu. Garnek nakrywam, ale nie tak całkiem i gotuję około 40-45 minut na małym ogniu. Teraz mam chwilę, żeby ściągnąć skórę z filetów. Zaczynam ją odcinać i później odwracam skórą do dołu i nożem mocno rozcinam między mięsem a skórą. Po ściągnięciu skóra ląduje również do garnka. Filety kroję w grubszą kostkę wzdłuż, tak żeby wyciąć ewentualnie miejsca, gdzie jeszcze jakieś mamy ości. Możecie je też powyciągać. I na razie odkładam na bok. Kroję również warzywa w kostkę. Ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, seler i por. Kroję również w kostkę jedną cebulkę. Warzywa mam przygotowane. Mogę przecedzić mój wywar z ryby. Przelewam go przez sitko do drugiego garnka. Jeszcze ze środka ryby obiorę mięsko, które jest białe, i później dodam do zupy. Na patelnię łyżka masła i odrobinę oleju. Wrzucam cebulkę i podsmażam, aż się zeszkli.
do takiej podsmażonej cebulki dosypuję większość warzyw. Nie musi być wszystko, ale chociaż większość tych kolorowych, żeby się troszkę przyrumieniły również z cebulką. Nabiorą innego smaku. Smażę tak kilka minut, a następnie przerzucam je do mojego wywaru z ryby. Dodaję również pozostałe warzywa, które nie smażyły się na patelni. Doprawiam jeszcze do smaku moją domową wegetę. To są w zasadzie prawie same suszone warzywa i odrobina kurkumy i soli. Dodaję łyżkę lub dwie do smaku. Jak się zagotuje? Gotuję jeszcze około 10 minut. Doprawiam również jeszcze do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem. Dodajcie również troszkę gałki muszkatułowej. Po około 10 minutach gotowania dodaję moją rybę. Z rybą gotuję jeszcze około 15 minut. W międzyczasie obrałam również jeszcze mięso od ości, które się gotowały. Jak już jest ryba gotowa, to możemy dodać również tą obraną, bo ona już była wcześniej ugotowana, więc nie musimy jej gotować długo. W zasadzie zupa jest już prawie gotowa. Spróbujcie do smaku, czy nie trzeba jej jeszcze czymś doprawić. Ja dodaję jeszcze odrobinę śmietanki kremówki. Dosłownie odrobinę, około 3 łyżek, tak żeby ją odrobinę zabielić. Jeśli nie lubicie, możecie pominąć. I gotowe! Można nakładać. Najlepiej smakuje jeszcze posypana świeżo pokrojoną natką pietruszki lub koperku. To już jak wolicie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!